Radio Kraków. Pięć minut po 23:00, tu Radio Kraków, Radio Strada nocą, jak w każdy czwartek do piątku zaczynamy. Czyli od 23:00 do pierwszej w nocy. Andrzej Górski. Tak, Marcin Koczyba, dobry wieczór, zanim mówiłem znowu. Tak, witamy państwa bardzo serdecznie. Przypominam, 48, to w stawach nam już, tak? Tak, to w stawach. Zmiana pogody nadciąga. W lewym kolanie to jest na deszcz, a w prawym na śnieg. Było w lewym, to będzie lało. 4080 numer SMS-owy, na naszym fanpage'u na Facebooku też jesteśmy, więc zapraszamy do słuchania, komentowania. 4080 numer SMS-owy i, i jeszcze gdzie? Na Twitterze też jesteśmy. Na Twitterze. Tam też możecie być z nami. Pod Krakowem w Zabierzowie leży sporo śniegu. Tak, przewrócił się. Nie. Opadł. Co zrobić? Dzisiejsi nasi goście. Gości mamy dwóch. Niezwykłych. Dlatego, że jeden z nich jest bardzo znanym, doskonale odbieranym zawodnikiem o olbrzymim stażu w rajdach samochodowych, a drugi jest zdecydowanie młodszy, jest jego sąsiadem, tak przypuszczam, dowiemy się tego. Nie był zawodnikiem, ale jest kibicem, jest znawcą historii rajdów, pasjonatem przede wszystkim tego wszystkiego i kolekcjonerem różnych starych rzeczy. Przyjechali dzisiaj do nas z Radomia. Jakub Broczkowski, cześć Kuba. Cześć, witam. I Kubę przywiózł Piotr Furman. Dobry wieczór wszystkim. Piotrze, znany państwu z różnych maili, które tu już czytaliśmy. Tak, Piotrze, znany z różnych maili. I Piotrze, to ty jesteś inicjatorem tego naszego spotkania dzisiejszego, dlatego że ja Kubę namawiałem wiele razy, bardzo często, co najmniej od ubiegłego roku. Tak. I ciągle był problem, bo z Warszawy daleko, z Radomia trochę bliżej, ale też daleko, nie mógł się zebrać. Poza tym nie lubi opuszczać domu, jak już nim jest, bo zajmuje się swoimi zwierzątkami. Taka prawda. Mam dwa psy i kota. I kota. Nie lubisz ich zostawiać samych po prostu. Nie dziwota, taki zestaw. Nie lubię, bo oni to są moi przyjaciele po prostu. Słusznie. Bardzo dobrze. Przywitaliśmy się, to teraz pora na to, żeby coś... Misiek, żeby się wykazał. Aha, program realizuje z nami dzisiaj Misiek. Misiek, przepraszamy cię. To się nigdy Misiek więcej nie powtórzy. Amen. To teraz zagraj. 13 minut po 23:00, nic jeszcze nie powiedzieliśmy, a ileśmy się nagrali. To wyjątkowo dzisiaj. Misiek tak zagrał, ja jestem tak rozszczęsiony, że nie wiem teraz, co mam zrobić pierwsze w ogóle. Ja pierwsze, co miałem zrobić, to po tej pieśni wyjść spod stołu. Wyszedłem już. Dobry wieczór państwu ponownie, witam. Dobry wieczór państwu, 12 minut po godzinie 23:00, Radio Kraków, Radio Strada. Nocą. No właśnie. Tak, nie możemy się pozbierać. Tak. No, ale cóż. Dobrze. Nasi goście dzisiejsi, Jakub Mroczkowski i Piotr Furman, przyjechali z Radomia. No i zaczynamy naszą audycję. Kubuś, nie ominie cię sakramentalne pytanie, które zawsze pada w stosunku do każdego, do ciebie też musi paść. Kuba, jak to się zaczęło w twoim przypadku? Skąd kontakt z rajdami? Jak to zapamiętałeś? W jakich okolicznościach? Ile mogłeś mieć lat wtedy? No ja już byłem dorosły. Miałem 28 lat. I miałem przyjaciela, który już niestety nie żyje, Tadzio Buksowicz, który miał też kolegę mistrza Polski, Ryśka Ryzla, na dużym Fiacie. I oni przychodzili do mnie do sklepu i generalnie no, początkowo nie interesowałem się tym, co oni robią, tylko bardziej taka męska przyjaźń była. Rozumiem. No i kiedyś Tadzio wyciągnął mnie na rajd krakowski, przewiózł rajdówką, no i to się wtedy zaczęło. Który to mógł być rok, Kuba? To mógł być 80... Początek w każdym razie. Drugi. Tak, początek lat 80. Początek lat 80. Czyli ty pojechałeś na wycieczkę do Krakowa razem ze swoim kolegą. Tak. I dopiero wtedy zobaczyłeś pierwszy raz rajd na własne oczy. Dokładnie tak. Przewiózł mnie rajdówką. Akurat mieliśmy taki przypadek, że wyjechała nomen furmanka. Wyjechała nam w poprzek. Tadzio uratował nasze życie, jak mi się wtedy wydawało, Altonenem
I rzeczywiście nie wpadliśmy na tą rajdówkę Furmankę. Na tą furmankę. A jakim samochodem jechaliście, pamiętasz? Fiatem, takim jeszcze paskowym, z licznikiem paskowym. Pamiętam, 125P, tak, ale jeszcze z licznikiem, gdzie paseczek się rozbijał. Tak jest. Jako pamiętam, że był otwarty, całkowicie wyciągnięty. Więc... Ale to on wtedy miał biegi chyba też przy kierownicy, może ten adapter taki jeszcze miał? Tego nie pamiętam. Chyba tak, ale tak. Tak, tak, no tak było, właśnie. Tak było. Pamiętam tylko pasek i pamiętam, że jak wysiadłem po tym przypadku z furmanką, to miałem miękkie nogi i omal nie upadłem. Rozumiem. Bo nie miałem siły w nogach. Czyli taka była twoje pierwszy kontakt ze to sportem? To był pierwszy kontakt z rajdówką, pierwszy kontakt z rajdem, bo to było przed rajdem oczywiście na takich niby testach, niby tego. A powiedz, Kuba, jak to się stało później dalej, ile upłynęło czasu, kiedy już tak postanowiłeś się zbliżyć do tego i wziąć w tym udział? No to z kolei Marcin Osiowski mnie przekonał, że ponieważ on sam jeździł do tej pory jako pilot, a postanowił jeździć jako kierowca, no to szukał pilota i ja też przyjaźniliśmy się jeszcze ze szkoły i tak się zaczęło. Tak się zaczęło. On mnie nauczył tego fachu. Marcin Osiowski, dojdziemy do tego, Kuba. Marcin Osiowski, twój odnotowany w statystykach pierwszy start w Mistrzostwach Polski miał miejsce właśnie z Marcinem Osiowskim podczas rajdu Elmot w roku 1985. Piątym, i pojechaliście samochodem Ford Escort RS 2000. Nie potrafię tego ustalić, ale tak by wynikało, że to były jeszcze takie ostatnie samochody B grupy chyba. To była B grupa przygotowywana przez Bogdana Wozowicza, też wielkie nazwisko w sporcie rajdowym. Auto bardzo szybkie, ale koła mieliśmy D124. No więc właśnie, i z tym się wiąże też taka legenda o tych kołach D124, ponieważ wasi konkurenci, w tym Marian Bublewicz wtedy, posiadali opony sportowe. A wy mieliście takie normalne, cywilne D124. W związku z powyższym, żeby psychika wam nie siadła i czuć się dobrze w klasyfikacji, stosowaliście swój przelicznik własny. Tak, mieliśmy przelicznik 2 sekundy na kilometrze OS-owym. Że wy jedziecie, że musicie sobie jak gdyby odejmować 2 sekundy na kilometrze OS-owym ze względu na to, że macie gorsze opony. Sami sobie taki klucz nałożyli. Tak, i wtedy się okazywało nieraz, że wygrywamy w generalce. Z Marianem Bublewiczem. Tak jest. Tak, i samopoczucie było dobre wtedy. Nic dziwnego. Tak było. No to, tak było. To dużo, dużo radości w tym wszystkim było. Piotrze, a ty skąd się wziąłeś w sporcie samochodowym? Co cię zainteresowało, co cię zajawiło, że stało się to twoją pasją? No cóż, w moim przypadku od początku była pasja motoryzacyjna. Samochody zawsze mnie interesowały, odkąd pamiętam. Mój świętej pamięci ojciec był kierowcą zawodowym i ze wszystkich swoich eskapad i podróży przywoził mi różne kolorowe czasopisma samochodowe, które namiętnie oglądałem od ostatniej strony, bo tam był dział sportowy. No i tam były takie różne kolorowe rajdówki, panowie w kaskach i kombinezonach i strasznie mi się to podobało. I jakoś do dziś tak mam, że gazety przeglądam od końca, a rajdy zostały bardzo głęboko w sercu i myślę, że to jest taka pasja już właśnie na całe życie. No cóż, potem pierwsze takie pragnienia wyjazdu na rajd na oglądarkę. To był Ale Kormoran. Pojechałeś sam, czy pojechałeś z kolegami? Nie, pierwszy rajd to właśnie był z ojcem, to był Kormoran 97. Pojechaliśmy na ten rajd pociągiem. 23 lata temu. Tak, i uratował nas kolega mojego ojca, który nas zabrał do samochodu i obwoził nas po odcinkach specjalnych. Bo tak to chyba byśmy tylko prolog zobaczyli w Olsztynie. No i cóż, wtedy miałem 15 lat, no i odliczałem tylko i wyłącznie wtedy już dni i godziny do tego, aż zrobię prawo jazdy i zacznę sam startować w rajdach popularnych. Co też nastąpiło, no ale niestety na tym moja kariera kierowcy rajdowego się zakończyła z różnych względów.
A potem miałem to wielkie szczęście, że na mojej drodze spotkałem fantastycznych ludzi w postaci Leszka Kuśmirka z Jeleniej Góry i jego ekipy dolnośląskiej, z którymi zacząłem jeździć na rajdy jako już fotograf, fotoreporter później. No i tak zostałem po tej drugiej stronie barykady, można tak powiedzieć. Tak, nie żałuję, ale nie ukrywam, że chętnie wracam do jakichś popularek, startuję. Rozumiem. Ale mogłeś wtedy, kiedy nie udało się kontynuować kariery, czy iść tą drogą, no wiesz, tutaj padły kiedyś w naszej redakcji takie bardzo mądre słowa, że każda droga, żeby zaistniała, wymaga tego, żeby postawić pierwszy krok. Tak, no tak to jest. W życiu to chyba jest chińskie przysłowie, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie. I jeżeli się nie udało jako kierowca, mogłeś spróbować jako pilot. Tak mniej więcej opowiadał tydzień temu Kamil Heller. Tak, to taka droga dosyć naturalna rzeczywiście dla niespełnionych kierowców rajdowych, ale ja bardziej później już tak połknąłem bakcyla chyba dziennikarskiego i fotograficznego. Tak bardziej się zacząłem realizować pod tym kątem i nie ukrywam, że było to bardzo długo fajne. No potem trochę się z tego wycofałem, w pewnej formie może będę chciał do tego wrócić. Ale jak na razie to, co robię, jak najbardziej mi w zupełności wystarczy. Wystarcza. Napisał do nas nieśmiertelny, zawsze obecny na każdej audycji, Nikos Walotys. Przeczytasz? Nie, bo nie mam tego. A, to ja przeczytam. Nikos napisał, serdeczne pozdrowienia dla Kuby i Piotrka. Kuba, mam nadzieję, że jeszcze ciebie będę mógł zobaczyć na rajdzie Lausitz, a Piotrka w Jeleniej Górze u naszego wspólnego kolegi Leszka. Pozdrowienia dla prowadzących przesyła Nikos. O, dziękuję. Ja już teraz też to mam. To jest, dostajesz pierwszy. Mam szybszy komputer. I mam odpowiedzieć? No podziękuj, podziękuj Nikosowi. Dzięki Nikos, ale możesz pomachać Nikosowi. Ciężko będzie z tym Lausitz, dlatego że teraz jeżdżę z bardzo sympatycznym kierowcą, który preferuje niestety asfalty, więc ale być może uda mi się go namówić. Chyba że Nikos parę kilometrów asfaltu wylejesz tam u siebie. Ale no to nie wiemy, to zobaczymy. Tylko to już nie będzie ten Lausitz. To by popsuł wszystko. Popsułby. Dobrze, Kubuś, przejdziemy na sekundę do twoich statystyk, które przygotowaliśmy tutaj, bo teraz mamy dla ciebie zagadki to z tym związane. To chyba wy wiecie więcej niż ja. Nie, my nie wiemy więcej niż ty. Wiemy tylko jedno. Przygotowując zapowiedź audycji, bardzo się starałem o to, żeby znaleźć jakieś twoje zdjęcie z początków twojej kariery. Męczyłem się bardzo długo, 3 dni. Nie dawałem rady. Zadzwoniłem do jednego z bardzo znanych fotografów w Warszawie, do Tomasza Kalińskiego. Tak. Nie wiem, czy Kuba zna, ale Piotr zna na pewno. Znam na pewno. Tak. To jest bardzo też serdeczny człowiek, lubi żartować i powiedział mi, żebym przestał szukać twoich zdjęć z tamtego czasu, bo wtedy, kiedy ty zaczynałeś jeździć, to jeszcze aparatów fotograficznych nie było chyba. Ale może jakiś olej się zachował. Słuchaj, rzeczywiście było tak, że to, co Piotrek mówił, że zaczynał w 97 i próbował jeszcze zdjęcia robić i tak dalej. 10 czy 15 lat wcześniej rzeczywiście na rajdach nie było fotoreporterów. Nie było. Nie było. Ja w Warszawie namówiłem jednego z fotografów na to, żeby pojechał na rajd i to były pierwsze zdjęcia robione przez niego. To było 86 czy 7 rok. Tadeusz Klepczyński się nazywał. Tadeusz Klepczyński. Tak, miał na Bagateli zakład. Zakład fotograficzny. Tak, tak. No popatrzcie. Kuba, 35 lat jesteś, od 35 lat, 35 sezonów jesteś obecny w sporcie samochodowym. Z malutkimi przerwami. Czasami się zdarzyło, że jeden sezon gdzieś nie pojechałeś, ale to są pojedyncze. Jesteś cały czas obecny, cały czas jeździsz. Masz zaliczonych 155 startów w rajdach samochodowych. Masz na swoim koncie 3 rajdy wygrane w klasyfikacji generalnej.
Tak. Masz, jednocześnie towarzyszyło temu na te 155 startów 49 wycofań, czyli dość dużo. Czyli twoja skuteczność jest poniżej 70%, to jest 68%. Ale umówmy się, ty jesteś pilotem, więc twoja skuteczność, czyli dojeżdżanie do mety, nie do końca zależało od ciebie, no, tylko od partnerów, którzy byli łaskawi prowadzić te samochody. Lub nie. Lub nie. Ale też i od przygotowania. Od przygotowania. Tak, auta się bardzo często psuły i tak dalej. Tak. Wróćmy jeszcze, cofnijmy się w takim razie i powiedzmy, Kuba, że pamiętamy to doskonale, że w latach, kiedy zaczynałeś jeździć w Mistrzostwach Polski, telefony komórkowe też tak nie do końca. Nie było w ogóle telefonów. Jak chciałeś zadzwonić do domu, to musiałeś zatrzymać się na poczcie, zamówić międzymiastową, błyskawiczną, na którą musiałeś odczekać 3 godziny czy tam 2 tak. I dopiero załatwiłeś informację jakąś tak. Bardzo, bardzo, bardzo ważną, bo w innym przypadku szkoda było czasu. Kuba, przez te 35 lat, 35 sezonów, zasiadałeś na prawym fotelu u 24 kierowców. Nie wiedziałeś? No, nie podliczałem tego. A jednocześnie wsiadłeś do 22 różnych marek samochodów sportowych, no rajdowych. Proszę. Do 22. Czyli 24 kierowców i 22 różne marki. Różne, wszystko. Fordy, Mitsubishi. Nie ma w twoim jak gdyby CV tego, żebyś ty jeździł samochodami jakimiś od początku. Małymi, słabiutkimi. Nie, wręcz przeciwnie. Ty od B grupy zacząłeś od razu. Zaczęliśmy od B grupy, a potem takim znacznym samochodem to był 125 w grupie N. Tak jest. Z Krzyśkiem Skalskim. I to, no to był taki pierwszy poważny mój krok. Tak, ale wtedy, kiedy ty pojechałeś z Krzysztofem Skalskim, tym Fiatem 125P, całe towarzystwo i ówcześni kierowcy, którzy mieli stać się legendami za parę lat, ty jechałeś dużym Fiatem, a oni jeździli małymi Fiacikami wtedy. Tak, oni jeździli maluchami. Pamiętam taki rajd... Chyba Karkonoski, Elmot może, na którym liczyłem, ile zachodnich samochodów wśród 150 startujących samochodów. W Mistrzostwach Polski, oczywiście. Ile jest zagranicznych, znaczy zachodnich, mhm. Chodziło o zachodnie, to było 7. Siedem. Dobrze. Kuba, żeby dokończyć twoją statystykę, tak jak mówimy, 24 kierowców i teraz podliczyliśmy to. Największą ilość startów masz z... Domyślasz się z kim? Z Herbą. Nie. Największą ilość startów, bo 31 startów masz z Krzysztofem Skalskim. A jedna. Na więcej. A, bo tak. Na bo, drugim bo miejscu... myśmy w dwóch etapach startowali. Tak, w etapie kiedyś, onegdaj. I w etapie teraz. Znaczy teraz, czyli tam 5 czy 7 lat temu. No. Na tej liście tych twoich CV, dokonań, drugie miejsce zajmuje z ilością 22 startów. No to pewnie Robert Herba. Andrzej Koper. A jednak też dwuetapowo. Też dwuetapowo. Tak. A na trzecim miejscu znajduje się ex aequo dwóch kierowców bardzo znanych i doskonałych, mm-hmm. którzy ciepło cię wspominają. No i Kuba, strzelaj, bo na razie jest już prowadza z tobą 2-0. No. No, a na trzecim miejscu znajduje się ex aequo. Mają z tobą taką samą ilość startów. Ale ile? 16. I wymień tych dwóch kierowców. Każdy z nich jechał z tobą 16 razy. No to jeszcze raz strzelę. Robert Herba. No to już ci muszę zaliczyć teraz. A drugi? A drugi z taką dużą ilością? No. W związku z powyższym, że w radiu trzeba mówić. Trzeba mówić, a nie zamilknąć. Egzekwo, no powiedz Piotrze. Na pewno chodzi o Wiesława Stec. Oczywiście, że tak. A, jednak. No tak. Z Wieśkiem to było bardzo, bardzo sympatyczna przygoda. Wiadomo, jazda Steca. Na Spodnieca. Tak, to. A, tak. Ale tak. Z Kuzajem.
No, to też trzymali tam różne, różne rzeczy. No dobra, trzymali kciuki za Leszka Kuzaja. Tak. Ale, no i widzisz, popatrz się, czyli... No to ja mam inne wyobrażenie na tą sytuację. Inne. Jednak wydawało mi się, że z Herbą, być może dlatego, że największe osiągnięcia jednak. No tytuły przede wszystkim. Tytuły i... Nie, no i szybka jazda, bardzo szybka jazda. Wyjątkowo szybka jazda, skuteczna jazda. Wiesz. O tym będziemy mówić w dalszej części naszej audycji, Kuba. 24 kierowców, wymieniliśmy tych czterech, z którymi przejechałeś największą ilość rajdów, mm-hmm. ale zaledwie czterech, jest ich 24 łącznie. Trudno nam wszystkich wymienić, natomiast wspomnimy tylko o tym, że wśród tych nazwisk kierowców, u których zasiadałeś na prawym fotelu, znajdowały się takie nazwiska jak Mariusz Ficoń, Cezary Fuchs, Waldemar Doskocz, Bartek Baniowski, Leszek Kuzaj i inni. Tak było? Tak było, tak. Ten Darek Poletyło. No, tak. Oczywiście. Wiesław Stec, ale też zdarzyło ci się pojechać z jego bratem Zbigniewem. Och, ze Zbyszkiem to była naprawdę to śmietanka z tego wszystkiego. To bo teraz... taka radość z tego rajdowania, że Ja myślę, Kuba, że... Dobrze, zrobimy małą przerwę teraz. Misiek nam aż strach go prosić o to, żeby coś zagrał. Ja nie proszę. Dobrze, Misiek, dajemy ci ostatnią szansę. Ryzyk fizyk. 25 minut do północy, tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada nocą. Jeszcze godzinę i 25 minut. Jakub Mraczkowski, Piotr Furman to nasi goście dzisiejszej audycji. Kuba, kontynuujemy dalej. Zeznania. No, masz co zeznawać. No mam, tak. Masz. Musimy nawet przyspieszać troszkę, bo popatrz, już ponad pół godziny ponad pół godziny audycji minęło. Zostało nam niewiele. No tak. Niewiele. A do opowiadania jest dużo. Kuba, okej, jechałeś sobie wtedy, jeździłeś. Chciałem do tego wrócić, Kuba. Tutaj, nie pamiętam, już 2 lub 3 tygodnie temu gościem naszej audycji był Wiesław Stec. Wiesław bardzo ciepło wspominał jeżdżenie z tobą. Wiesław wspominał to w ten sposób, że jak jeździł z tobą, to naprawdę odpoczywał. Był taki spokój w samochodzie, było miło. Nie pchałeś się do bagażnika, do tyłu, żeby jechać? No nie, jak Maciek Maciejewski, ale z Wieśkiem tak. Z Wieśkiem było fajnie, bo było tak... Pewnie, było bardzo szybko, ale było pewnie. Wiedziałem, że nic się nie może stać. Mało tego, rozpoznawałem u Wieśka nastrój do szybkiej, ale nie oczywiście nie ryzykownej jazdy, po tym, że Wiesiek zaczynał się bujać w fotelu. Bujał się na boki, o tak jak teraz, tak jak teraz pokazuję, jak dochodził do takiego stanu, to już był w transie i wtedy je naprawdę szybko i można było nawet wygrywać OS-y. A, czyli Wiesiek się tak luzował po prostu. Ale nie zdarzało się to na każdym OS-ie. A, tak rozumiem. To bujanie. Czyli wena nie występowała cały czas? Nie. Musiał dojść do takiego stanu, prawdopodobnie też sposób dyktowania i pewność tego, że jest to, co miało być, no to wtedy zaczynał się bujać. Porównaj przyjemność jeżdżenia z Wiesławem do przyjemności jeżdżenia z jego bratem Zbigniewem. No, Zbyszek to była euforia. O, Zbyszek odczuwał olbrzymią radość z jeżdżenia i z tego, że to wszystko, co na treningu się przygotowało, że to wszystko się sprawdza i że to... On potrafił krzyknąć, hurra, udało się. I jechał dalej. Jechać to na OS-ie oczywiście. I jechał dalej. No. A ciebie to nie rozpraszało jako pilota, że ktoś nie nagle wręcz krzyczy? Przeciwnie. Ja mu... Bo na treningu na przykład było tak, że opisywaliśmy coś, że jedziemy czwórką. Ale ja mu mówiłem, tutaj
to właściwie maksa można, wiesz, piątka spokojnie wchodzi i dokręcasz i nic się nie ma dziać. No i właśnie na rajdzie krakowskim kiedyś OS szedł trzy razy, słuchajcie, i pierwszy przejazd to było takie dokręcone cztery, później takie cienkie, za drugim przejazdem cienkie pięć, a za trzecim przejazdem już było takie pełne pięć i on wtedy hurra, rzeczywiście udało się. Czyli można było tak od początku. Tak, tak, dokładnie. No więc właśnie, Piotrze, twój pierwszy rajd taki poważny, który zapamiętałeś. Nie, zacznę inaczej, bo muszę przyspieszać troszkę, bo widzę, bo wiesz, tu jest tyle tematów do tego, że nie doszlibyśmy do sedna sprawy. Piotrze, miałeś taką ideę i uparłeś się, ideę związaną z rajdem Neste. Tak. Finlandia, Mistrzostwa Świata, rajd Neste. Postanowiłeś wypracować jakiś rekord odwiedzania tego rajdu bez jakiejkolwiek przerwy, czyli sezon w sezon, jeżdżenia do tej Finlandii. Ten rajd, twoi złośliwi koledzy oczywiście tu podsyłają pytania, twierdzą, że znasz tak ten rajd tej Finlandii, że nawet wiesz, chodzi o słynny odcinek specjalny rajdu Finlandię, czyli Queen Poje, że ty wiesz nawet, którą stronę drzewa rosną na tym odcinku specjalnym, ale tego cyklu, tego regularnego wyjeżdżania na te rajdy nie udało ci się zachować z tego względu, że jedna z linii lotniczych po prostu wycięła ci numer jakiś po prostu. No tak, niestety. W zeszłym roku seria została brutalnie przerwana. Po ilu wyjazdach? Po 16. To się nazywa wytrwałość. Od 2003 roku to był mój pierwszy właśnie wyjazd na Mistrzostwa Świata z ekipą Leszka Kuśmirka. No i potem byłem wierny tym wyjazdom. Znaczy to nie tylko rajd Finlandii, było oczywiście wiele różnych innych eliminacji Mistrzostw Świata, ale fakt, Finlandia dla mnie to jest miejsce święte. Ale co się tak zauroczyło w tej Finlandii? Cała moja taka przygoda prasowa jakby z rajdami, czyli oglądanie, czytanie o rajdach, to wielka fascynacja takimi zawodnikami jak Ari Vatanen, Mark Wallen, czyli no, te najpiękniejsze lata 70-80 rajdów. No i widok zdjęcia w którymś numerze tygodnika Motor Audi Quattro lecącego w dziwnej figurze w powietrzu, no został mi w pamięci. Bardzo chciałem właśnie zacząć od tego rajdu. No udało mi się właśnie zacząć od tego rajdu Finlandii w 2003 roku. No i nie myliłem się. To było coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o rajdy, dla mnie to jest no kwintesencja. To jest rzeczywiście rajd, gdzie jeżeli jest ktoś w stanie sięgnąć po zwycięstwo w tym rajdzie, naprawdę jest wielkim zawodnikiem. Dla kogoś, kto pierwszy raz pojedzie na rajd Neste do Finlandii, w ogóle do Finlandii, może takim zaskoczeniem jest to, czyli to, że wszędzie, nawet w miastach, na skrzyżowaniach, wszędzie czujesz w powietrzu intensywny zapach grzybów. Grzybów, ale też w zależności od roku, co obrodzi, ja są maliny, są tak, jakieś tak. Jarzyny, różne takie dziwne rzeczy, jeżyny. I to rzeczywiście jest takie charakterystyczne. Inne takie jakieś wyjazdy, które sobie dobrze zapamiętałeś do innych krajów? O, na pewno rajd Azorów, niesamowita przygoda, tutaj ukłony dla Tomka za zorganizowanie tego wyjazdu. Wykorzystał pulę swoich darmowych biletów lotniczych. Tak, ale w bardzo skuteczny sposób i najlepiej jak się tylko da. Na pewno rajd Akropolu, który bardzo bym chciał, żeby wrócił, bo na pewno tam bym się chętnie wybrał. No rajd Monte Carlo, na którym trzeba być. No i jeszcze mnóstwo innych, nie wiem, no jest około chyba 120-130 rajdów, na których byłem, więc w sumie z tego co policzyłem, więc no wiadomo, Mistrzostwa Świata rządzą, ale... Tak jest. Inne też są ciekawe. Ale też Kuba, wróćmy do tej Finlandii, o której Piotr tak ładnie opowiedział w tej chwili. Ty też wystartowałeś w Finlandii na takim rajdzie treningowym, o ile dobrze pamiętam. Tak, taki rajd... Treningowy, tak. On się nazywał... Przypomnij, Piotrze. Rajd Manta. Rajd Manta. W roku 98, tak. To był rajd poprzedzający rajd Neste, czyli Mistrzostwa Świata, ale to był rajd treningowy. I z kim tam, Kuba, wystartowałeś i opowiedz
opowiedz o tym. No, z Leszkiem Kuzają oczywiście i wtedy to był europejski debiut Evo 5. Tak jest. Słuchajcie, bo Leszek miał wtedy jako pierwszy w Europie, pierwszy rajdowiec miał rajdówkę. Mitsubishi Lancera Evo 5. Lancera Evo 5. I niestety na testach ten samochód zakończył żywot. Ale opowiedz o tym, Kuba. Ale ty byłeś w środku w tym samochodzie? Nie. Ja miałem właśnie szczęście nie być w środku tego samochodu, bo ten odcinek testowy o długości 7 kilometrów przejechałem z Leszkiem 6 czy tam 8 razy, kilka razy w każdym razie. I potem wsiadł gość od zawieszeń, inżynier, z którym Finn. Leszek miał... Proszę? Finn. Nie, to był chyba Francuz. No. To był od Getmo inżynier. Getmo. Dobrze, inżynier, no nie pamiętam. Tak. I Leszek miał mu swoje uwagi przekazać, a on z kolei miał to ustawić. No ale skończyło się tak, że... I pojechali. Pojechali. I skończyło się tak, że uderzyli w głaz, w taką górę lodową, można powiedzieć, bo głaz nie ustąpił. Natomiast ich samochód wyleciał w powietrze 6 metrów, bo wiemy, bo to Peter Polska tam akurat na tym zakręcie był i robił zdjęcia i można było to wyliczyć. 6 metrów w górę poleciał. Czyli ten tak samochód. W koronach drzew już prawie. Dokładnie tak. I co? No, mieli pęknięte kaski, bo uderzyli. Takie uderzenie. Takie uderzenie było, że pękły kaski, ale im się nic nie stało. Im się nic nie stało, a ty akurat wtedy wysiadłeś z tego samochodu. Tak, no, a mnie nie było. A ciebie nie było tam, Kuba. Także nie miałem ekstra adrenaliny dodatkowej. Ale to wróćmy w takim razie, Kuba, do wcześniejszych twoich przygód i różnych takich dokonań związanych z tobą. Opowiedz o tej sytuacji, jak podczas rajdu Wisły pędziłeś z kolegą Krzyśkiem Skalskim. Tak. Jechaliście wtedy dużym Fiatem. 1500. Tak, tak, tak. Wywaliliście się, wywróciliście się na dach. To był mój pierwszy dach. To był twój pierwszy dach w życiu, tak? I oczywiście podczas tego... To był rajd tego... Wisły, przypominamy. Tak, odcinek Kobiór. Kobiór, blisko Tychów. Blisko Tychów. Tak jest. I oczywiście jadąc na dachu już, złapałem się klatki i to było tak, że na moich palcach jechaliśmy. Także ten, no ale szybko kibice postawili nas na koła i Krzysiek mówi, jedziemy. Ja mówię, nie jedziemy, nie mam karty drogowej. No to kibice jeszcze tam odszukali, bo straciliśmy przednią szybę i odszukali te moje dokumenty, wszystkie wrzucili mi do środka i pojechaliśmy, ale... Ponieważ dosyć długi czas byliśmy na tym dachu, jakieś 15 sekund, przelał się olej i z rury wydechowej puszczaliśmy za sobą zasłonę dymną. Pędzili. I tak pojechaliśmy dalej. Tak. Opis miałem, więc odnalazłem się szybko, tam dyktowałem, ale zostawiliśmy za sobą mgłę, w którą wpadł Rysiek Granica na takim samym samochodzie jak my. I na najbliższym rozwidleniu uderzył w drzewo. Bo nie widział, gdzie ma skręcić. Bo nie widział nic. W tym dymie i w tej mgle, nie, którą byście zrobili. Dokładnie tak. I miał duże szczęście, bo tam był jeden kibic, który przyjechał na rowerze. I rower postawił przed drzewem, a sam się schował za drzewo. Rozsądny człowiek. Rozsądny człowiek, bo uratował nie tylko Wśród rowerzystów. Bo uratował nie tylko się, ale uratował i Ryśka, bo uderzenie poszło, rozłożyło się na cały stojący w poprzek rower. Płaszczyzna roweru. Tak jest. Dzięki temu nie uległa zniszczeniu chłodnica.
Natomiast uległ zniszczeniu palec rozdzielacza. No i ten rower. No ten rower też oczywiście, ale co tam rower? Rajdówka ważniejsza, palec ten rozdzielacza. Chłopak tego rowera był pewnie innego zdania. I słuchajcie, bo ciekawa historia jest taka, że ten kibic okazało się miał taką żyłkę mechanika i zerwał Ryśkowi z maski zapinkę do maski i nasadził ją na ośkę i rzeczywiście zaczęło to działać. Akurat wszystko pasowało tak, że rozdzielacz zaczął działać i można mógł Rysiek dzięki temu pojechać i dokończyć rajd. Faktem jest, że zatrudnił później tego chłopaka jako mechanika na swoich rajdach. Przez chyba kilka lat jeździł jeszcze, bo Rysiek miał wypadek dopiero w 1984 roku i do tego czasu ten chłopak jeździł z nim jako serwisant. Ja tylko na sekundę wrócę właśnie do tego zdarzenia, dlatego że ja wtedy nie znałem Kuby Mroczkowskiego jeszcze. Ja dopiero stawiałem pierwsze kroki, to już dla mnie był wtedy wielki rajdowiec i wielki zawodnik. Ja ten rajd oglądałem jako kibic, z pozycji kibica i byłem w tym miejscu. Pamiętam, że przejechało jedno auto, które ciągnęło tak olbrzymi dym za sobą, a temu wszystkiemu towarzyszyła jeszcze taka pora dnia, że był już zmrok praktycznie. Już było, no może nie jeszcze noc, ale już wszystko było bardzo ciemne. I jeszcze ten dym się pojawił, który jak gdyby uniemożliwił przejrzystość powietrza w zasadzie do zera. I właśnie nadciągnął, ja stałem w tym miejscu tam, po przekątnej oczywiście, i jechał właśnie wspomniany Ryszard Granica w tym dymie za nimi. I chyba nie wiedział, gdzie skręcić i po prostu rozważając to wszystko w końcu przywalił w to drzewo. Tylko ja z pozycji kilku kroków byłem oddalony, byłem przekonany na 100%, albo bo to było jakieś skojarzenie, że tam, no bo skoro stał rower, to musiał tam stać człowiek. Ja byłem przekonany, że on przygniótł człowieka do drzewa. No po prostu nogi się ugięły pode mną, pod wieloma ludźmi, którzy tam byli znajomymi. Wszyscy się rzucili, zaczęli to auto odciągać od tego drzewa. Ale wtedy wyszedł za tego drzewa właściciel i zaczął tam przeklinać, że ten rower przecież w ogóle, kto mu odda pieniądze w tej chwili. Wszyscy odetchnęli, zaczęli się śmiać. No ale tak to było, to było no takie rajdowanie wtedy. Tak, wtedy był taka spontan był na rajdach i tak jak mówiłem, i Rysiek się zaopiekował tym gościem. Piotrze, nazywają cię encyklopedią internetową w zakresie rajdów samochodowych. Mieszkasz blisko, słuchasz tego wszystkiego od Kuby. Powiedz, wiesz, to nie wiem, no, wypadałoby to chyba notować, żeby to, bo tego trudno jest spamiętać to. Tyle historii. No tak, bo za każdym razem, kiedy się spotykamy, no to jestem zaskoczony kolejnymi opowieściami. Nowymi. Nowymi, niepowtarzającymi tak, się. Ale to jest fantastyczne, ponieważ to weryfikuje pewną rzeczywistość, którą ja znam tylko z gazet i z relacji. I to jest najważniejsze, że dzięki temu możemy pewne fakty prostować, że tak powiem. Że to takie namacalne jest tak, teraz. Tak, tak. I to jest bardzo dla mnie istotne rzeczywiście, że mogę z perspektywy tych paru lat dzięki właśnie takiej osobistości poznawać te fakty. Kuba, bo widzisz, to są takie historie, które opowiadasz w tej chwili, takie już bardzo odległe historie, czyli to, że jadąc z Marcinem Osiowskim B-grupowym samochodem, ale mając zwykłe cywilne opony, odliczaliście sobie 2 sekundy z kilometra, żeby poczuć się bardziej komfortowo wobec innych, czy zadymienie odcinka specjalnego, które tak naprawdę organizator powinien później przerwać rajd i przewietrzyć odcinek, żeby inni mogli jechać, czy różnego rodzaju inne historie. Pamiętasz mnóstwo takich rzeczy. Nawet takich rzeczy, które są związane z zapowiedzią naszej audycji, w której zacytowaliśmy ciebie, Kuba. Była załoga, wymienimy kolegów, była załoga, która miała taki odruch bezwarunkowy, polegający na tym, że w obliczu nieuchronnego dachowania należało natychmiast zamknąć popielniczkę. Tak, tak. To był Krzysiek Winkowski z Jackiem Moricem. Jacek jechał jako pilot, Krzysiek był kierowcą, kilkukrotnym chyba już wtedy mistrzem Polski w maluchach i nadal oni jeździli w grupie N.
i nadal jeździli bardzo szybko, ale właśnie już mieli taki odruch bezwarunkowy. Palili dużo papierosków. Tak jest. Obaj palili papierosy. Mieli popielniczkę w swoim seryjnym miejscu, tak. No bo to było seryjne auto. No ale przy dachowaniu rzeczywiście sypało się to w oczy i trzeba było zdążyć zamknąć zanim nastąpiło uderzenie po prostu. Tak jest, bo tak. Potem kibice stawiali samochód na koła i trzeba było jechać dalej, ale jak nie widać, to co? No, tak, takie było rajdowanie kiedyś, ale wszyscy dobrze się bawili przy tym, prawdę powiedziawszy, i dobrze to wspominali. Pamiętam taką sytuację, Kuba, też, że ona miała miejsce podczas rajdu krakowskiego. Ty wtedy chyba nie startowałeś, pełniłeś chyba funkcję przy którymś z zespołów jakąś. Nie pamiętam tego dokładnie. Chodzi mi o ten rajd krakowski, kiedy oczekującego na wjazd na punkt kontroli czasu Waldemara Doskocza potrącił jadący na spóźnieniu Paweł Przybylski i wykluczył Waldka, uszkadzając mu koło w jego Renault Clio chyba. Tak, 95. William się, tak, dokładnie tak. Ja pamiętam, że ty wtedy, obserwowałem to z daleka, w hotelu prowadziłeś zażartą dyskusję i dowodziłeś swoich racji z Pawłem Przybylskim i upierałeś się, że on źle zrobił. On był innego zdania, a ty obstawałeś przy swoim. No tak, tam była kwestia regulaminowa, że oni mogli nie przejeżdżać tak jakby na swoje miejsce, tylko zostawić, znaczy stanąć w kolejce i wtedy pilot według regulaminu mógł podbiec i podać kartę, bo oni byli na spóźnieniu. No, tam akurat to był taki przypadek, że Waldek stał na samym bardzo ciasnym zakręcie, gdzie drugie auto już na tej drodze się nie mogło zmieścić, mimo tego, że stał Waldek na poboczu, praktycznie rzecz biorąc, prawą stroną. Kuba, przypomnij sobie jeszcze, jak to odbywało się też w tych dawnych czasach, kiedy jeździłeś, kiedy, bo musimy zaraz przerwę zrobić, bo północ się zbliża, a jeżeli nie zdążysz, to będziemy kontynuować później. Kuba, ustawienia logistyki, jechałeś z kimś na rajd. Wtedy nie było, tak jak mówimy, no aparaty zostawmy już fotograficzne, ale telefonów komórkowych nie było, ale nie było map. Nie były dostępne. Organizator nie przewidywał, Kuba, a jednocześnie wtedy nie było parków serwisowych stałych w jednym miejscu, tylko serwisy musiały krążyć i należało im tą logistykę ustawić. Jak sobie radziłeś z tym? Tak, no trzeba było. Ja zaczynałem zawsze przygotowania do rajdu jeszcze w domu, gdzie rysowałem sobie mapę okolicy rajdu, obejmującą cały rajd, po to, żeby w każdej chwili wie, jestem. Czy z tej strony rzeki, czy z tej strony rzeki, no bo mosty przeszkadzają, że tak powiem, nie. Jedyne dostępne przekroczenie rzeki było. Czy też jakieś góry, które nie pozwalały. Ominąć trzeba było. Trzeba było ominąć, więc to było ważne. I potem, mając już takie pojęcie, dużo łatwiej się pracowało nad tym, żeby rozstawić serwisy. No wiadomo. Ale widzisz, bo to jest, potwierdzasz to, co ja też kiedyś zaproszony jeszcze tu kiedyś do redaktorzy opowiadałem o tym, że mnóstwo czasu spędzałem na tym, żeby zdobyć mapy i wyrysować na tych mapach trasę rajdu, żeby wiedzieć w ogóle, gdzie jesteśmy. Tak, oczywiście. To była podstawa, a mapy ciężko było kupić i nieraz trzeba było po prostu iść do biblioteki, czy gdzieś indziej zdobyć mapę okolicy, przerysować ją sobie i dopiero z tym jechać. Ale Piotr teraz kręci głową z niedowierzaniem, a przecież to nie było aż tak dawno. No. Znaczy, może ja kręcę głową nie tyle z niedowierzaniem, co z olbrzymim szacunkiem. A, rozumiem. Nie, to a my szacunku nie oszukujemy. To my teraz poprosimy kukułkę, żeby zakukała, a w tym czasie Michał, żeby jej nie było słychać muzyczną jakiś tutaj jestem niespodziankę. Jestem w dalszym ciągu pełen obaw. Tak. Co nas czeka? Zobaczymy, no to start. No graj mi się. 2 minuty po północy słuchają państwo Radia Kraków, magazyn Radio Strada nocą jeszcze do godziny pierwszej, jak zawsze. I nasi goście dzisiaj, już piątek,
Kuba Wroczkowski i Piotr Furman. Opowiadamy sobie o rajdach, o historii rajdów i o pasji, jaką jest, jaką są rajdy i jakie mogą wyzwalać emocje u tych, którzy tym się interesują. Dostaliśmy też SMS-a. Tutaj widzę, pisze jeden ze słuchaczy, kibiców, przede wszystkim kibiców, bo tak się nazywa, i pisze: no, Radio Strada, Radio Kraków, dlaczego mówicie o kukułce, a nie gracie hejnału? No, no gramy o 12, ale nie o tej 12. Boże, no przecież ten chłop tam też musi trochę spać. Nie? Ten strażak na tej wieży kościoła mariackiego. Nie będziemy człowieka męczyć, no jak? Dokładnie tak. Nieludzkie. Dokładnie tak. Kuba, no i dalej. Opowiedz o tej logistyce. Zakończmy ten temat, bo to, że rysowałeś mapy, ja też rysowałem, czyli to już dwa źródła potwierdzają, że rysowaliśmy te mapy, ale dalej jeszcze trzeba było, no bo to nie były takie mapy, nie było GPS-ów, nie było takich rzeczy. Gdzieś tych chłopaków, tych busach serwisowych. Busy to czasami, używając słowo bus serwisowy, to jest nadużycie w ogóle, prawda? Bo no to były różne auta, ale szczególną wagę należało przywiązywać do serwisów, które odbywały się w nocy. Tak, bo były i OS-y nocne. Przecież jeszcze ja jeździłem OS-y nocne, no nie pamiętam, chyba do 90 roku. Później i słuchajcie, nawiązując do tego hejnału i nie tej 12, to piloci, podczas kiedy kierowca szedł normalnie jak spać jak człowiek, to pilot dopiero zaczynał wtedy pracę, bo trzeba było znaleźć punkty serwisowe. Tak. Najlepiej było tak zrobić, żeby przed każdym startem i po każdej mecie, żeby mieć serwis, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jak najczęściej. Jak najczęściej, więc jeśli były dwa samochody serwisowe, no to je tak rozstawić, żeby one tam były. No i to pochłaniało praktycznie całą noc, także pilot w czasie rajdu nie miał lekkiego życia. Nie miał lekkiego życia, nie mógł, był zawsze niewyspany, to ewidentnie. No więc właśnie. Bo to trzeba było i pokazać, bo przecież ci kierowcy z busów serwisowych nie wiedzieli, gdzie te rzeczy też byli w tym terenie, jak na Księżycu. Tak, tak. Więc trzeba było ich tam, nieraz było tak, że trzeba było ich zawieść i pokazać, gdzie mają stać. Tak. Masz stać tu, konkretnie tu, w tym miejscu i czekać. Tak, przyjechali chłopcy, którzy pomagali, obojętnie czy to z Warszawy, Radomia, czy z Krakowa. Na ogół byli to cywilni ludzie. Cywilni ludzie. Koledzy. Tak, i wyjeżdżali za tobą na rajd, no na przykład do Jeleniej Góry i nagle musieli wiedzieć, jak się poruszać między Karpaczem, Karpnikami, a jeszcze innymi kowarami. Dokładnie tak. Po nocy. I nie było możliwości, więc trzeba było im po prostu to pokazać. Tak. No więc właśnie. Taka była praca. Piotrze, dzisiaj jest inaczej. No na pewno jest inaczej. Łatwiej, ale myślę, że niekoniecznie... Nie tak romantycznie. Kolorowo i romantycznie. No dobrze. Kuba, żeby nam było weselej troszkę, też słuchacze tutaj proszą, Kuba. Musimy wspomnieć o tym, to był nasz wspólny wyjazd. Razem pojechaliśmy za granicę, przypomnę ci. Tak, tak. Grecja? Pojechaliśmy na rajd Elpa Halkidiki do Grecji. Tak jest. Tak jest. Byłeś szefem, koordynatorem naszego wielkiego zespołu, wielkiej drużyny. Ja to już opowiadałem tutaj na antenie, więc tylko krótko powtórzę, szybko, Kuba. Byłeś szefem logistyki między innymi też. No, zawierzyliśmy tobie bardzo. Ty jechałeś z zespołem technicznym na kołach, później płynąłeś, przeprawiałeś się przez morza, tak, żeby dopłynąć do Grecji, a jednocześnie tak zorganizowałeś mój lot samolotem. Ja leciałem do Salonik, że i gwarantowałeś to, że ja mam się niczym nie przejmować, nie martwić, bo jak ja tylko wysiądę z tego samolotu w Salonikach, to ty wtedy będziesz przez te Saloniki z tą ekipą techniczną przejeżdżał i zabierzesz mnie z tego lotniska. No ja wysiadam z tego samolotu w tych Salonikach, tak jak mnie zapewniałeś, ale później się okazało, że ty jeszcze byłeś na środku morza. Dokładnie. Bo ci się dni pomyliły. Tak, tam takie kwiporokwo. Tak. Wyszło. Natomiast z tego rajdu ja zapamiętałem zupełnie inną historię. Mianowicie? Mianowicie taką, że pojechaliście na trening, na zapoznanie z trasą i
ty podawałeś tam Leszkowi trasy, zapisywałeś. Kuba. Ja nie wiem, czy ja Kuba, ale ja wiem, żeby dało pewność. Ja już wiem, że co ty chcesz opowiedzieć, bo ja już teraz wiem, ale Kuba, dobrze, opowiadasz to absolutnie na swoją odpowiedzialność. Tak jest. Proszę mnie. No i zapisywaliście coś tam. Trasę i w pewnym momencie ty się zająłeś czymś innym i podnosisz oczy i pytasz się Leszka, gdzie my jesteśmy? Nie, to było inaczej. Jakoś tak, to ja Leszek, tak, w każdym to ja razie... Tak, ja ci powiem, to ja może to opowiem, Kuba, żeby no tak, to... Bo to... Ale ja to opowiem, ale cała odpowiedzialność spada na ciebie. Dobrze. Tylko proszę pod bardzo. Tym warunkiem to opowiadam. Proszę bardzo. Jechaliśmy na zapoznaniu z trasą i mieliśmy niewygodny samochód, bo taki rajdowy, taki sztywny, a to góry, Grecja, kamienie, nierówności. Olbrzymi kłopot był z tym, żeby w ogóle próbować coś pisać w czasie tej jazdy, bo nie można było trafić długopisem w kartkę papieru, a jednocześnie jeszcze musiałem na drugim kolanie trzymać otwartą książkę drogową, żeby sprawdzać po tym lesie, po tych górach jadąc, czy w ogóle nie mamy gdzieś skręcić na jakimś skrzyżowaniu, czy jedziemy dobrze, czy źle i tak dalej. I prosiłem wtedy, żeby troszkę wolniej to robić i jechać, bo nie jestem w stanie równocześnie sprawdzać tej drogi i pisać. No oczywiście moje prośby spełzły na niczym. Auto jechało szybko jak jechało i tak sobie podróżowaliśmy, więc ta książka drogowa mi spadła gdzieś tam na podłogę. W ogóle przestałem się tym przejmować, bo ja się tylko koncentrowałem na tym, żeby trafiać długopisem w kartkę, żeby coś zanotować. No i tak sobie jedziemy 20 parę kilometrów. To auto jedzie coraz wolniej, aż się zatrzymało w końcu. Ja tam jeszcze ostatnie notatki robiłem i wtedy mój partner za kierownicy zadaje sakramentalne pytanie, które w takich momentach się pojawia i mówi, no gdzie co teraz? Dalej? Co dalej? Tak. Na co ja podnoszę głowę i widzę, że jesteśmy na szczycie jakiejś greckiej góry wielkiej. Lasu już nie ma, trawka piękna, niebo jest tak nisko, że prawie nam dotyka głowy. W dole widzę morze, jakieś statki pływają, białe, piękne i tak dalej. Mówię, no nie wiem, gdzie dalej. Na co usłyszałem pytanie, no to jak nie wiesz, to ty pilot jesteś, czy co ty jesteś? No więc ja poczułem się głęboko urażony, więc odparowałem pytaniem i mówię, no jestem pilot, ale przecież no nie mogłem, no ale mówię, ale a ty jak, w jaki sposób tu dojechałeś w ogóle? Na co usłyszałem odpowiedź, no po śladach. No co, a ty... To ja wtedy powiedziałem, no jak po śladach, a to ty jakiś winet tu jesteś, czy co? No więc właśnie tą historię... Tą historię opowiedział Kuba. Tak, tą historię powiedział Kuba. Tą historię ja. Nie na mnie, ja się odcinam od tego, przeżyłem to, ale ja tego nigdy nie chciałem opowiedzieć, opowiedział to Kuba. Jest na Kubę. Ale jesteś zadowolony, co? Tak. No to żeby tak... A to nie tylko... Nie, no super trudności są na rajdach w czasie pilotowania i nie tylko ja się okazuje miałem takie kłopoty. Ale super trudności na tym rajdzie, Kuba, to mieliśmy przez ciebie, bo kiedyś też nie mogliśmy pojechać na trening, dlatego że Kubusiu, przypomnę ci i zwrócę ci uwagę, że nie wywiązywałeś się do końca ze swoich obowiązków lub traktowałeś je w sposób wyjątkowo lekki, ponieważ zaprzyjaźniłeś się, obok hotelu mieszkał jakiś Grek, biedny, miał osiołki i co zrobiłeś? Bez uzgodnienia z nami, a wiedziałeś, że mamy jechać na trening czy zapoznanie z trasą, wziąłeś ten samochód i uległeś sugestiom tego Greka, który ci powiedział, że w tych górach, tam wysoko właśnie, gdzie my mieliśmy jeździć, rośnie najlepsza trawa, którą kochają te osiołki. I co zrobiłeś? Nic nie pamiętam. A nie pamiętasz, to ja ci przypomnę, bo jest wielu świadków tego zdarzenia. Wziąłeś ten nasz samochód, to chyba Pajero było czy coś takiego, i pojechałeś w te góry i siedziałeś tam i zrywałeś tą trawę dla tych osiołków. A ja myślałem, że osiołki zrywały. Nie, trawę. Zapakował to Pajero pod dach tą trawą. On się nie mieścił w tym samochodzie. Jak on wiesz, i wychodzimy przed hotel, nie ma samochodu, zaczynamy się denerwować, bo my musimy jechać, ale gdzie jest Kuba? No bo nie ma samochodu, nie ma Kuby.
doby, a telefonów też jakoś tak nie za bardzo było wtedy, były dostępne, czy nie działały nam tam wtedy, ja nie mam pojęcia, no, jest ogólna irytacja, gdzie jest Kuba, gdzie jest ten samochód. I on nagle wyjeżdża za hotelu, pojawia się, jedzie jak wóz drabiniasty, pełen siana, trawy, sypie się ta trawa z tego auta i on trawę dla osiołków przywiózł. Nie pamiętasz? Nie pamiętam tego właśnie. O, naprawdę, czy tak systemowo? No to zostawmy to. Myślę, że... Skontaktuję cię ze świadkami. O, z tym Grekiem. Nie. Z tymi osiołkami. Może z tymi osiołkami. Dobrze, zostawmy to. On zasłania się pamięcią, Piotrze? To znaczy tak, no ja nie jestem w stanie wszystkiego zweryfikować, no tak. Ale no jeżeli to było nawet świadome działanie, to... Rozumiem. Dobrze, Kuba, dalej w takim razie. Twoje najpoważniejsze, bo zdarzały się różne przygody, różne sytuacje, najpoważniejsze w twoim odczuciu i w twoim rozumieniu, w twoim odbiorze, przepraszam, nie rozumieniu, wypadki, jakie miałeś na rajdzie, a jednocześnie najprzyjemniejsze chwile, które doświadczyłeś, zapamiętałeś sobie. No taki pierwszy i bardzo poważny wypadek to z Krzyśkiem Skalskim w 1989 roku na Elmocie. Na odcinku Zagórze Dziećmorowice. Tam uderzyliśmy w drzewo Krzyśka stroną, właściwie Krzyśkiem tak naprawdę. Auto się złamało w pół, zawinęło dookoła drzewa, no w ogóle było niemiło. Czy to nie było tak, że on wtedy też, bo on wtedy był, o ile dobrze ja pamiętam z kolei, Krzysztof Skalski był wtedy w kadrze narodowej PZMOT-u i na skutek tego wypadku no po prostu musiał z tej kadry, wypadł. Nawet nie tyle z kadry, on w ogóle wypadł z rajdów. On wtedy w 89 po tym wypadku już przez 22 lata nie wsiadł do rajdówki. Przez 22 lata? Dopiero tak, dopiero chyba w 2011 czy 12 zaczęliśmy znowu jeździć przygodę rajdową po raz drugi w tym samym zestawieniu. Także i mało tego, bardzo podobnym autem, bo pierwszy nasz start to był Polonezem. Polonezem. Tak, w 12 roku na Barburce bodaj, czy na jakimś okręgówce. No w każdym razie polskim starym samochodem. Ale teraz pod koniec już tak dla przyjemności jeździliście, bo umówmy się, takie intensywne twoje jeżdżenie trwało do przełomu wieku, czyli do roku 99-2000 w zasadzie. Dokładnie tak. A później jeździłeś sobie już tak bardziej w zasadzie dla przyjemności, towarzysko. No to różne takie to jeżdżenie było, ale to już nie były przyjaźni, bo przyjaźni, na przykład tak. Krzysiek pojawił się w pewnym momencie, bo nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas. Pojawił się i pyta się, czy będę z nim jeździł. Ja mówię, no z tobą to zawsze. Bo od lat 80. był jest moim przyjacielem. Kuba, druga część pytania. Chwile szczęścia. Najprzyjemniejsze związane z rajdami. Szczęścia to może nie. Radości może takiej, no. Takiej radości. Wiesz co, największe dostawy adrenaliny miałem jeżdżąc z Herbą. Z Robertem Herbą. Tak, z Robertem Herbą. To było, no ja na OS-ach wtedy, kiedy te wtryski adrenaliny były tak wielkie, to ja aż dostawałem drgawek. Z Robertem Herbą, czyli mówimy dokładnie o sezonach 9.1 i 9.2, z czego pierwszy sezon 9.1 to był sezon Oplem Kadetem GSI, ale chyba zaczęliście Ładą Samarą. Tak. A później drugi sezon Nissanem. Sany GTR-em grupy N jeszcze wtedy. Dokładnie tak. I to mówisz, że to były takie największe aż strzały adrenaliny po prostu. Tak, z Herbą. Właśnie nie z Leszkiem Kuzajem, co wydawałoby się bardziej naturalne ze względu na ilość wypadków, ale tutaj nie. Tu w czasie OS-u właśnie przy spełnieniu tej maksymalnej, że tak powiem, prędkości
to właśnie największą dostawę adrenaliny to miałem z Herbą. Z Robertem Herbą. Tak. Na Facebooku jest zdjęcie waszej karty identyfikacyjnej, już wrzuciłem fotografię, także mogą państwo też zobaczyć i polajkować, bo nawet należałoby. Ale to jest karta identyfikacyjna z rajdu Elmot późniejszego, z Toyoty, co na Lubachowie mieliśmy. Mieliście pojedynczy taki start. Pojechaliście Toyotą Celicą Turbo ST185 podczas rajdu Elmotu w sezonie 1997. Tak. I na mecie odcinka specjalnego w Lubachowie przy Zaporze. Dość spektakularnie i efektownie. Na ostatnim prawym zakręcie uderzyliśmy lewym przednim kołem, które było w kontrze. Uderzyliśmy o zgrubienie pnia drzewa. Wyciętego? Nie. Całe drzewo. Tylko, tak. Że na dole drzewo jest dużo szersze niż na wysokości metra. No jakbyś był w locie, to byś nie uderzył może. No więc właśnie. I zawadziliśmy tym kołem, co spowodowało 3 dachy na szczęście na asfalcie. W szpalerze ludzi to było bardzo niebezpieczne. Tam mogło, gdyby to nasze auto nie kulkało się po asfalcie, tylko zboczyło, że tak powiem, no to byśmy tam, nie wiem, no masakra. Ale to dobrze. To mówisz, to adrenalina z Robertem była cały czas. Tak. No była. Dobrze, ale Ale z nim miałem tylko ten właśnie, tak naprawdę, to tylko ten jeden wypadek. Ten jeden, bo kiedyś tam wpadliśmy do rowu, co urwaliśmy tylną belkę, którą serwis, bo miałem oczywiście serwis na mecie tego OS-u, serwis nam przymocował linką holowniczą, elastyczną i całą ostatnią pętlę dokończyliśmy na trolejach, bo tak się zachowywał ten samochód. Co? Co to są troleje? Tak, to każdy chyba wie, ale przypomnijmy, to takie kółeczka, które sprawiają, że auto jedzie jak na lodzie. Tak. Dokładnie tak. I na szutrze było łatwo tym autem podróżować dalej. Natomiast na dojazdówkach asfaltowych to było straszne, bo mimo że Herba doskonale wiedział, jak to robić, to i tak nie mógł na tyle wyprzedzić tego, że auto zaczynało znosić, czy to na lewo, czy na prawo, czy pod prąd, czy no wiecie, w czasie ruchu pełnego to nie było. Dobrze, trzymając się scenariusza naszego i programu, musimy teraz zrobić małą przerwę muzyczną. Bez hejnału. 25 minut po północy, tu Radio Kraków, magazyn Radiostrada nocą, jeszcze do godziny pierwszej. I nasi goście, Kuba Mroczkowski i Piotr Furman, kontynuujemy nasze rozmowy i nasze wspomnienia, Kuba, nasze, twoje, nasze, ale za chwilkę będziemy musieli już głos oddać Piotrowi, bo siedzi, żeby nam nie zasnął, a słynie z tego, też nam doniesiono. Tak, że jest śpiochem, wyjątkowym śpiochem, bo jak gdzieś wraca ze znajomym z jakiegokolwiek rajdu, to wyjeżdżając z miejscowości, w której rajd się odbywa, nawet nie jesteś w stanie dotrwać do tablicy z nazwą, z przekreśloną nazwą koniec już miejscowości, a ty już śpisz. Tak, Tomek mi to wypomina właśnie zawsze, że zanim miniemy granicę Warszawy, ja już śpię. A czy to dla wielu kierowców, którzy lubią koncentrację, spokój, ciszę w samochodzie, jesteś idealnym pasażerem? No, ale była taka sytuacja, wracaliśmy chyba z rajdu Wisły, w 2011-2012 roku, no i Tomasz oddał mi nieopatrznie kółko w drodze powrotnej i chyba do dziś tego żałuję. Ale jego Honda wtedy pierwszy raz pojechała 160 na godzinę. Także... Żeby nie zasłuchać. No widzisz. Żeby wyczerpać ten temat tutaj, to wiemy też osób, bo z kolei rozumiem, że się przyjaźnicie. Tomasz Kaliński, no znany fotograf z Warszawy, nie tylko fotograf, przede wszystkim nie wiem jak powiedzieć. Tomasz zawodowo zajmuje się hodowlą rozwielitek.
To musisz sam powiedzieć, jak to się nazywa, taka pasja. A no nie, 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 bo Tomasz jest botanikiem, pracuje na uczelni, jest wykładowcą. A rozwielitki, bo ja cały czas chciałem dowiedzieć się, co to są te rozwielitki. I on mi kiedyś powiedział, zobaczył, że ja słabo ogarniam ten temat, więc mi powiedział, ciut bardziej inteligentna od pantofelka. No. O rozwielitki najlepiej zapytać Wacka Stawiarskiego. A, no dobrze, to poruszamy się w tym samym gronie. W każdym razie wspominał Tomasz, że jedną z twoich pasji też jest, Piotrze, to, że lubisz od czasu do czasu posiadać takie starsze modele Mercedesów. Jakoś pasjonujesz się tym, gromadzisz je, czy gromadziłeś, lubisz nimi jeździć, ale one cię tak zawsze, tak nie do końca dowożą. Zawodzą cię czasami, a to bez prądu jedziesz setki kilometrów, już oszczędzasz na wszystkim, nawet na światłach, na wszystkim. No to była taka era, już się skończyła, jeżeli chodzi o Mercedesy. Są stare samochody w dalszym ciągu, ale już nie Mercedesy, a taka, ta historia, no to jest ciekawe, bo przydarzyła się dwa razy. Dwa razy, widzisz. Tak, za pierwszym razem mieliśmy tą historię na rajdzie świdnickim chyba. Rzeczywiście, no padło ładowanie po prostu. Padło ładowanie. Dojechałem do Wrocławia odebrać Tomka. Ile prądu jest, tyle się jedzie po prostu. Tak. A już pod bazą rajdu auto nie odpaliło. Musieliśmy potem dzięki serwisowi Subaru ładować baterie, zbierać energię na następny etap. A potem dokładnie ta sama historia przydarzyła się pod koniec sezonu na rajdzie karkonoskim. Także nie będę wchodził w szczegóły, bo to naprawdę była absurdalna sytuacja. Ale Tomek, tak, tego nie jest mi w stanie zapomnieć. Będzie mi przypominał to do końca życia. Dobrze. Kuba, wracamy do ciebie w takim razie. Pokuś się jeszcze o takie wspomnienie, porównanie, Kuba. Mianowicie w tamtych czasach, w tamtych latach, latach 80., kiedy jeździło się na rajdy, no wszystko było inaczej. No wiadomo, że było inaczej, ale było... Inaczej, już nie mówię tak, jak jest w ogóle dzisiaj, w dzisiejszych czasach, no bo też masz doświadczenie, bo jeździsz w mniejszych cyklach, co prawda, ale jeździsz na Dolnym Śląsku w cyklu Tarmac Master, startujesz, ponieważ opiekujesz się i pomagasz w doskonaleniu jakiegoś rzemiosła rajdowego jednemu z kierowców. Pochwalił się Włodek Skrocki, kiedy tu był, że cię namówił do tego. Tak. Z Włodkiem mamy kontakt w miarę częsty i Włodek przyjaźni się teraz od dłuższego czasu z Milanem Skrobiczem, a Milan to jest taki chłopak, który kibicował nam, jak jeździłem z Krzyśkiem Skalskim w latach 80. To była taka grupa Jugosławian, wtedy się mówiło, którzy no, za nami jeździli i bardzo, bardzo nam pomagali w startach i no, pełnili rolę taką bardzo pomocną. Fan klubu, tak jest. Tak. I teraz Milan postanowił startować i jeździmy od paru lat razem, od dwóch, trzech lat razem jeździmy w takich rajdach typu Tarmac Master. A, na Dolnym Śląsku. Tak. Teraz słuchaj, do najbliższej eliminacji, która jest pod koniec marca, w ciągu godziny od otwarcia zgłoszeń zgłosiło się 130, czyli pełna liczba dopuszczonych zawodników. Pojemności trasy organizatora. Rajdu, tak jest. Dobrze, no jest to cykl taki półamatorski bardziej, bo tam jest głównie ten SKJS, prawda? W tej chwili już nie. W tej chwili już jest to w randze okręgówki i wymagana jest licencja, żeby wystartować. Podstawowa licencja. Także już tam nawet chyba już nie będzie tego KJS-u. Tylko licencjonowani zawodnicy. Dobrze, zobaczymy, będziemy się przyglądać. Oczywiście, że tak. Ale to dobrze, bo tam też zaczyna spotykać coraz większą liczbę takich zawodników, którzy no, trudno im jest zerwać całkowicie kontakt z tym sportem. Dokładnie tak. Tak, przyjeżdżają
Właśnie Włodek Skrocki, chociaż sam nie jeździ, to jeździ z nami właśnie jako, nie wiem, szef serwisu, czy tam szef logistyki i bardzo nam kibicuje. Pomaga. Aczkolwiek Włodek złożył deklarację, że najprawdopodobniej w tym sezonie, sezonie 2020, przynajmniej raz czymś wystartuje. O, to dla mnie jest nowość. No to widzisz, to czasami warto wpaść do Krakowa, żeby się czegoś dowiedzieć. Dokładnie, tego nie wiedziałem. Ale rzeczywiście te starty z Milanem, no to jest duża frajda. Kuba, czy zdarzały ci się i zdarzają dalej, albo zdarzały się wcześniej, w momencie, kiedy tą intensywną karierę już tak zakończyłeś, zdarzały ci się takie sytuacje i prośby i propozycje o to, żebyś szkolił młodych kierowców, pomagał im, znaczy, uczył zapisu, pilotował? Tak. Tak, to się zdarzało i wręcz na tym, że tak powiem, zrobiłem karierę, bo jestem trenerem sportu samochodowego, rajdowego. Czyli zdawałeś egzaminy w Bydgoszczy. Zdawałem w Bydgoszczy. Tak, dwa razy, bo najpierw pierwszy etap to jest instruktor, a drugi to jest trener sportu samochodowego. Także to i właśnie wprowadzając do rajdów Krzyśka Polaka. Syna. Syna brata Adama Polaka. Rozumiem. O. Czy bratanka? Bratanka, tak jest. Bratanka Adama Polaka. Bo praktycznie pierwsze starty miał ze mną i cały sezon jeździliśmy. I to teoretyczne, tak jakby wprowadzenie, wyrobiło mi papiery trenerskie. Rozumiem. Ta. Dobrze, czyli takie propozycje były, bo tak się zastanawiałem, czy zwracają się do ciebie młodsi zawodnicy o to, żebyś ich konkretnie czegoś nauczył i pomagał, czy tylko chcą sobie z tobą pogadać, posłuchać tych wspomnień? Ja myślę, że to nie, bo to nie chodzi o młode. Krzysiek Polak ma 40 lat. To jest, owszem, początkujący. Dla nas młody. Dla nas młody, tak. Początkujący zawodnik, ale ta młodzież to chyba między sobą już musi szukać. Ta młodzież 40-letnia musi między sobą szukać. Tak jest. Dajcie nam spokój, my chcemy już odpocząć. Dokładnie. Piotrze, wrócimy do ciebie. Piotrze, boję się, wolę teraz to poruszyć ten temat, bo boję się, że audycja pod koniec. Zawsze ten zegar tak przyspiesza, wiesz, że później wszyscy zaczynają szybko mówić i słabiej to wychodzi. Piotrze, przed tobą podjąłeś się takiej inicjatywy, przed tobą poważniejsze zadanie. Mówię o tym, co chcesz robić. Gromadzisz materiały, przygotowujesz się do wystawy. Tak. No to opowiadaj. Tak, gromadzę materiały od lat, ale są takie momenty, że przybywa ich momentami trochę więcej. Właśnie ostatnio przybyło, dzięki tutaj mojemu współrozmówcy, więcej. Trzy szafy ci przekazał. No jest, łącznie w tej chwili tego już trzy pełne szafy, zaczyna się czwarta zapełniać. Stwierdziłem, że czas pokazać to ogólnie w bardziej kontrolowany sposób ludziom, bo nie ma sensu trzymać tego tylko i wyłącznie dla siebie. To jest taki kawał historii, że trzeba to pokazywać. Stąd pomysł na wystawę. Wystawa odbędzie się 22 sierpnia w Warszawie, w Domu Kultury Stokłosy. Tego dnia otworzymy tą wystawę. Ona będzie trwała około 2 tygodni, ale w dniu otwarcia wystawy zapraszamy rajdowe gwiazdy, rozmawiamy o rajdach, wstęp jest wolny, oglądamy zdjęcia, mapy, roadbooki, pamiątki wszelakiej maści i pochodzenia. Tak naprawdę z ostatnich 30 lat rajdów samochodowych. No więc właśnie, ponieważ wystawa będzie poświęcona i podczas wystawy będą udostępnione różnego rodzaju dokumenty, materiały, zdjęcia, archiwa, tak? Z ostatnich 35 lat. Ostatnich 30, no. 30, tak, czyli od roku 90. Myślę, że tak udało właśnie się zamknąć w takim przedziale czasowym. Kuba, ja widzisz, ja muszę zadać ci to pytanie, bo powiedz, my jesteśmy mniej więcej rówieśnikami. Kuba, powiedz,
czy to nie jest, jakbyś to wytłumaczył, że tacy ludzie jak Piotr Furman, on nie jest jedyny. Takich ludzi jest więcej. Piotr doskonale zna te środowiska, bo to są też środowiska i krakowskie, tak, i są też wrocławskie, powiedzmy. No to są różne grupy ludzi. Oni mają około 40 lat, prawda, i tak dalej. Powiedz, czy to nie jest zastanawiające, że oni tak bardzo interesują się i pasjonują rajdami z tego 15-lecia, czyli od roku 90 do roku 2005, poprzez erę tytoniową, powiedzmy, i tak dalej. Na tym się skupiają. Tu wyszukują, tu odtwarzają, robią jakieś projekty. Naprawdę w szperaniu są czasami męczący i uciążliwi, bo do mnie też się zwracają, ale ja im staram się pomóc, ile razy mogę. A nie interesują się specjalnie tym, co się dzieje obecnie w roku 2018-2019, tylko wracają właśnie do tego przełomu wieków, lata 90-2005. No powiedz. No bo to chyba wynika z tego, że my robiliśmy też to, co oni, czyli z miłości do rajdów. To my, nasze starty, to były po prostu naszą pasją, tym, co, czym żyliśmy naszym na co życiem. Dzień. Naszym dokładnie, życiu, żyliśmy tak na co dzień i prawdopodobnie dlatego oni też tak to czują. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że teraz tak jakby startują zawodnicy, którym, nie wiem, tatuś kazał jeździć w rajdach. Tak mi się wydaje, bo no w każdym razie nie widzę takiego prawdziwego zaangażowania, takiej prawdziwej miłości do tego. My często posługujemy się tu w obrębie naszej redakcji takim zwrotem żartobliwym z komedii filmowej, czyli generalnie bym to ujął w ten sposób, że dzisiaj nie ma zawodników takich, którzy byli wtedy, bo myśmy szli na kowno. Dokładnie tak. Wodzu na tak, kowno. Tak, rzeczywiście myśmy próbowali wyważyć całą drzwi po prostu. Całą nie mieliśmy dostępu do niczego po prostu. Nie mieliśmy, ale nawet nie o tym chciałem powiedzieć. Tylko o tym, że piękno tego sportu na odcinku specjalnym, bo już my jeździliśmy w rajdach, kiedy 95% zależało od odcinka specjalnego. Teraz to tylko 100%, ale były przecież dawniej rajdy, gdzie nawet większość zależała od dojazdówki. Ja startowałem w najdłuższym rajdzie w Mistrzostwach Polski, który miał 1500 kilometrów. W rundzie Mistrzostw Polski. W rundzie Mistrzostw Polski. Natomiast jeszcze 10 lat wcześniej potrafiło być 3000 kilometrów. Tak, tak. I jechało się z dwugodzinnymi przerwami niemal non-stop. Jak potem wszedł właśnie taki przepis, że musi być jedna przerwa sześciogodzinna minimum. I to nam robili, owszem, przy tych 1500 kilometrach, ale to nie było łatwe. Natomiast teraz no, rzeczywiście jedzie się dużo szybciej, na dużo lepszych zawieszeniach, ale tak jakby wysiłek nawet nie tyle fizyczny, ile psychofizyczny cały jest, mam wrażenie, że jest mniejszy, może bardziej intensywny na OS-ie, ale jest mniejszy całościowo. Rozumiem. Przedtem trzeba było się poświęcić do końca. Kuba. No dobrze, no ale wiesz, czasy się zmieniają. Nie możemy mieć o to pretensji, tylko wiesz, no my stoimy na swoim stanowisku, że ciężko pracowaliśmy, robiliśmy to. Lekko nam nie przychodziło nic. No, ale to płaciło zadowoleniem. Takim oczywiście prawdziwym satysfakcją. Jednak się coś tam osiągnęło. O, raczej. Piotrze, ilu według twojego rozeznania jest takich ludzi, czy takich grup, takich rekonstruktorów, tak jak ty? Ktoś ci pomaga w tym, czy jesteś sam?
Oczywiście, no, samemu nic się nie jest w stanie zrobić. Ja zawsze powtarzałem, że mam olbrzymie szczęście do ludzi, którymi się otaczam i ludzi, którzy podzielają moją pasję. To jest nasza wspólna pasja. Ja nigdy nie chciałem robić czegoś tylko i wyłącznie dla siebie. To jest istotne, bo to trzeba pokazywać, to trzeba przekazywać. Teraz jest duży nacisk na wspominanie rajdów, szczególnie z lat 70., czyli epoka dużych Fiatów, Polonezów, tych replik, tych historii już jest mnóstwo odświeżonych. A ja stwierdziłem, że troszeczkę nie doceniamy lat właśnie 80. i przełomu lat 80. i 90., kiedy była niesamowita rewolucja w tym sporcie i mało kto pamięta kierowców, zawodników z tamtych lat, którzy wchodzili w te prawdziwe rajdy, kiedy ten powiew zachodu nastąpił i pojawiły się naprawdę już takie rajdówki z prawdziwego zdarzenia i jakieś takie otwarcie na świat. A pierwsze te samochody, które wprowadzały nas w osłupienie, zdziwienie i zachwyt, to były Ople Kadety, Volkswageny Golfy. Tak, Renówki. 11 Turbo. Mazda 323. Mazda 323. Tym się zachwycaliśmy. Tak. Dokładnie. No. I to są właśnie te lata, które moim zdaniem w tej chwili warto zacząć wspominać. Gromadzić to i magazynować te rzeczy, które te lata przypominają. Przypomnij tylko, bo musimy zrobić ostatnią przerwę muzyczną. Przypomnij jeszcze raz, Piotrze, na kiedy i gdzie planowana jest twoja ta inicjatywa, ta wystawa. Zatem jeszcze raz. 22 sierpnia otwarcie wystawy. To będzie sobota. Miejsce wystawy to jest Dom Kultury Stokłosy na Ursynowie w Warszawie. Niedługo powstanie strona z wydarzeniem na Facebooku, także będziemy już to reklamować szerzej, intensywniej. Polecamy. A teraz zagramy kulturalnie. 12 minut do godziny pierwszej. Tu Radio Kraków, magazyn Radio Strada nocą 4080. To jest nasz numer SMS-owy. Przypominam, gdybyście chcieli do nas napisać, a można pisać, więc zachęcam. No i na Facebooku, na naszym fanpage'u też jesteśmy. Tam również zdjęcia różnych pamiątek, które nasi goście dzisiaj przynieśli, więc możecie je sobie obejrzeć i napisać komentarz. Zapraszam. Jakub Mroczkowski, Piotr Furman są z nami i będą z nami jeszcze przez 13 minut. A później popędzą z powrotem do Radomia. Kuba, Warszawa, Radom, Radom, Warszawa, tak dzielisz to swoje życie cały czas, od kiedy pamiętam. Non stop, nierozerwalnie, ale być może dlatego, tak sądzę, że jesteś też bardzo mocno związany z Automobil Klubem w Warszawie, Automobil Klubem Rzemieślnik w Warszawie, a twoją drugą ja tak to postrzegałem przynajmniej zawsze, twoją drugą taką działką i specjalizacją, której się oddawałeś z całym zapałem, jest rallycross. No tak, ale to z racji uczestnictwa w klubie, w Automobili Klubie Rzemieślnik, który od, no, ten klub jest twórcą tak jakby tego toru, tego obiektu. W Polsce. Tej konkurencji. Konkurencji w ogóle, tak. Całej rallycrossu. Tam począwszy od 90. bodaj 5 roku pierwsze rundy Mistrzostw Polski się odbywały. No i jestem związany bardzo ze Słomczynem, gdzie mamy tor, no bo klub bardzo się rozwija i ciągle inwestujemy. To, co było kiedyś, a teraz to jest niebo, a ziemia, naprawdę. Czyli co, teraz zaplecze techniczne? I zaplecze techniczne, i infrastruktura, i jakość toru. Mamy w tej chwili, w tym roku będziemy mieli już międzynarodową homologację toru dla kartingu, także no idziemy do przodu, ostro do przodu. Dużo czasu tam spędzasz. No tak, tak. W Słomczynie więcej nawet niż w Warszawie, bo w Warszawie bywam raz w tygodniu, najczęściej raz w tygodniu, natomiast rozumiem. W Słomczynie no to już pozostały czas. Czyli ty wyjeżdżasz z Radomia do Warszawy, ale w zasadzie zatrzymujesz się w Grójcu, po drodze w Słomczynie Grójcem, i to się nazywa, że jesteś w Warszawie. Dokładnie tak. Tak, no a w Radomiu jestem z powodu
z powodów rodzinnych. Rodzinnych i zwierzaczków. No teraz zwierzaczków, tak, bo już zostałem na świecie sam, ale dawniej, bo moja żona pochodziła z Radomia. Więc, tak. Kuba, zawodnicy rallycrossu to jest całkowicie inna grupa niż zawodnicy rajdów samochodowych. No inna. To nawet nie można porównać do, ale bardziej do wyścigów, dlatego że wiesz, w tym samym czasie my, rajdowcy, jedziemy sami. Tak jakby jest jedno auto na drodze, czasami kogoś dogonimy, no to go wyprzedzimy tak, albo nie. Natomiast oni startują co najmniej w pięciu. W grupie, co tak. najmniej w pięciu. Kontaktowy sposób. Czasami nawet ośmiu. No. Rozumiem. Także to zależy od tej dyscypliny. Obijają się, zderzają. Mają takie prawo. Mogą, tak. Ale jest taki jeden kierowca, przepraszam, że się wtrącę, który no, z powodzeniem po rajdach, znaczy w trakcie nawet kariery swojej rajdowej, sobie świetnie radził w rallycrossie, właśnie Leszek Kuzaj. No tak, właśnie. Miał tytuł przecież Leszek chyba w 98 roku. Chyba tak, albo siódmym. Czy siódmym, coś takiego. Miał tytuł mistrza Polski w rallycrossie i no też... Wtedy z Leszkiem była taka śmieszna historia, bo pierwszy raz założyliśmy opony Avon na jego samochód i na jednym z zakrętów one tak przytrzymały, że wciągnęły go na skarpę i fiknął kozła z samochodem, no ale właśnie to był wynik tego, że nie wiedział dokładnie jak te opony będą trzymać. To był też pierwszy raz, kiedy słyszałem, że rzeczywiście, tak jak w amerykańskich filmach, opony potrafią piszczeć na szutrze. No proszę, tak jest. Taką przyczepność. Taką przyczepność. Uh-huh. I zawsze wydawało mi się, że to jakiś trik amerykański na film. Nie do końca udany. Hollywoodzki. Mamy bardzo ciekawego maila. Nie wiem, czy załadował ci się już, Marcin, gdybyś zobaczył. Bo ja mam chyba szybszy komputer dzisiaj. Zdecydowanie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale ja pewnie go dostanę za 3 minuty. Zdecydowanie. To może przeczytam. Bardzo cię proszę. To jest, on odnosi się do tego, o czym mówiłeś, Piotrze, czyli do tego kolekcjonowania i tak dalej. Napisał do nas Marcin Bociek. I napisał tak. Dobry wieczór, cudownie was się słucha dzisiaj. Nawet pora nie przeszkadza. A ja z apelem przychodzę. Macie w studio 2 pokolenia osób związanych z rajdami. Fantastycznie, że Piotrek archiwizuje materiały z tamtych lat i dzięki panu Kubie kolekcja się powiększa. Popatrzcie, to do ciebie było. Tak, to prawda. Ale poczekaj, no nie skończyłem. Apeluję zwłaszcza do osób, które tworzyły motorsport w Polsce. Czyli to chyba do ciebie, Kuba, i do mnie też może trochę. Jeśli macie w swoim otoczeniu młodszych pasjonatów rajdów, wyścigów, a posiadacie pamiątki z dawnych lat, proszę przekazujcie je tym zbieraczom, tym młodszym ludziom. Dzięki temu historia motorsportu jest w stanie dalej trwać. Nie wyrzucajcie historii na śmietnik. Podskryptum. Michał dzisiaj przechodzi samego siebie, a to do Miśka jest. Misiek, to do ciebie. Michał dzisiaj przechodzi samego siebie. Muzyka dzisiejsza to wisienka na radiostradowym torcie. Drogi Marcinie, który napisałeś nam tą piękną wiadomość. Myślę, że w obronie Miśka, pomimo tego, że jesteś jedyny, to przesadziłeś. Patrz, jak Misiek na mnie patrzy. Ale nie. Patrzy, macha, no. Ale nie przesadził z tym apelem. Z apelem? Nie. Pan Marcin, bardzo, bardzo słusznie. Zresztą ja właśnie podarowałem Piotrowi wszystkie swoje pamiątki z rajdów, wszystkie dokumenty, które gromadziłem skrzętnie przez te 30 parę lat. Naprawdę starając się, żeby były kompletne.
I to wszystko przekazałem Piotrowi, bo szczytny cel. Piotrze, ale wiesz, myśmy jeździli i w zależności od tego, kto jak trafiał, jakie miał szczęście, zdobywał czasami nagrody, czasami dużo tych nagród w postaci pucharów, no bo co tu dużo mówić. Jedni mniej, drudzy więcej, u nas jest tego całe mnóstwo olbrzymie i potrafię sobie wyobrazić, ile taka pasja, takie zbieranie zajmuje przestrzeni w mieszkaniu, w domu czy w czymkolwiek. No tak, no to jest taki uboczny problem może, ale nie skupiam się na tym naprawdę. To jest coś, z czym można sobie poradzić. Wartość tego, to jest tak wszystko bezcenne. Ja obiecałem panu Jakubowi, że nie zginie nawet kartka z tego, co otrzymałem. Dla mnie to jest bezcenne, ponieważ to jest właśnie kawałek historii życia. To nie jest zwykły papier, to są zapiski tak bardzo profesjonalne, a zarazem prywatne dotyczące tego sportu i tych przeżyć, że naprawdę ktoś, kto to kocha, to jest w stanie zrozumieć. Tak? Dla kogoś będzie to kupa śmieci, dla kogoś to będzie coś bezcennego. Dla mnie jest to po prostu skarb. Pasjonat potrafi powiedzieć dobitnie. Tak, ale pięknie, tak. I tylko się pod tym podpisać pozostaje, bo cóż innego. Dokładnie tak. Audycja dobiega końca. Ja tylko powiem, że myśmy mieli jakiś czas temu też tutaj prezent, dostaliśmy od kogoś, kto nie chciał powiedzieć, kim jest. Znalazł w koszu Tadeusza Betleja dyplomy i one są u nas. Tadeusz nas... Betlej to bardzo znany krakowski zawodnik rajdów sprzed samochodowych. Sprzed lat, głównie trabanty i tak, tego tak, typu rzeczy. Kojarzę jak najbardziej. I ktoś znalazł na śmietniku wyrzucone. Właśnie... Na tak. Szczęście udało się je odratować i są u nas. Są u nas. Ale, jeśli państwo gdzieś widzą takie rzeczy, wiecie o takich rzeczach, dawajcie znać, bo razem wspólnie postaramy się to ratować i zachować. Ja jeszcze dodam tylko, że nieważna jest ranga. Naprawdę. To, czy to będą dokumenty z rajdów drugoligowych, czy z Mistrzostw Polski, czy z Mistrzostw Świata, to jest nieważne. To jest cały etap powstawania tego sportu, karier i życia, więc naprawdę zbierajmy wszystko. Nieważna jest ranga, czyli można to porównać do tego, nieważne czy znajdziemy, czy wykopiemy z ziemi, powiedzmy zostawiony gdzieś na polu walki płaszcz żołnierski, czy tylko guzik od tego płaszcza, to ma taką samą wagę. Dokładnie. Okej, musimy kończyć. Kuba, tradycją naszej audycji, bo jesteś w ogóle nie wprowadzony w temat Radiostrady, przyznaj się. No przyznaję, tak. No oczywiście, no ale teraz już będziesz wiedział. Teraz już tak. Tak, dokładnie tak. Kuba, tradycją naszej audycji jest też to, że na koniec każdy otrzymuje chwilkę czasu, żeby pozdrowić na antenie, kogo chce i w sposób, jaki chce. Pozdrawiaj, kogo chcesz pozdrowić. Pozdrawiam. Pozdrawiam swojego obecnego kierowcę, czyli Milana Skrubicza. Pozdrawiam Krzyśka Skalskiego. Przyjaciela, który, z którym jeździłem najwięcej, najdłużej. Ale o tym, że najwięcej, najdłużej dowiedziałem się dowiedziałem dzisiaj tu w Krakowie, tutaj, bo tak? Nie kojarzyłem tego, że to aż tyle. Ale rzeczywiście... Oj, będą mieli okazję. Jeździliśmy po szutrach przez trzy sezony na Litwie dodatkowo. Tak jest. Oprócz Mistrzostw Polski. No, tak, kogo tam jeszcze Kubuś chcesz pozdrowić? Bo jeszcze Piotruś musi. Andrzeja Kopera. Proszę bardzo. Tak, też pozdrawiam. Daj mu Boże jak najdłużej jeszcze obserwować rajdy. Dobrze, na pewno też pozdrowisz Roberta Herbę i Wiesława Steca. Tak jest. Bo bardzo ciepło się o tobie wypowiadali. Wszystkich chciałbym pozdrowić, no ale nie dla wszystkich. Prawdopodobnie starczy czasu. Pod hasłem wszyscy rozumiemy, że są wszyscy. Wszyscy są wszyscy, tak jest. Kolegów z Automobil Klubu Rzemieślnik. Rzemieślnik, tak jest. Wszyscy. Wszystkich swoich przyjaciół. Wszystkich swoich przyjaciół. Minutka, Piotrze. No cóż, ja pozdrawiam swoich najbliższych, którzy dzielnie wytrzymują tą moją szajbę. Pozdrawiam Tomka, Wacka, moich przyjaciół z Warszawy, Anię i Maćka, dzięki którym wystawa będzie mogła się zrealizować. Pozdrawiam Marcina Rybaka, Leszka Kuśmirka, no i rzesze ludzi, którzy tworzą ze mną coś pięknego i którzy mi pomagają i dzięki którym ma to sens.
Wszystkich. Dokładnie. Gośćmi naszej audycji dzisiaj byli Kuba Mroczkowski, bardzo znana i wielka postać sportu samochodowego w Polsce. Kuba, dziękujemy ci bardzo. Ja dziękuję. Piotrze, dziękujemy. Drugą osobą był Piotr Furman, kolekcjoner, pasjonat, kibic. Piotrze, dziękujemy ci. Dziękuję. I Andrzej Górski. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy.